Artur Kicki, Stal Jasień, futbolowo.pl. Z nami jest prezes jasieńskiego klubu, pan Mariusz Sierko. Witam, witam serdecznie. No, panie prezesie, zapowiadaliśmy ten mecz jako rehabilitację, jako szybką szansę na rehabilitację. Rzeczywiście chyba zespół zrehabilitował się dzisiaj. Tak. Za ostatnią porażkę z Dozamentem. Tak, tak. Dzisiejszy mecz to zgoła odmienny niż ten z Nową Solą. Wiadomo, Dżonkowianka się postawiła przez pierwszą chwilę, natomiast później już kontrowaliśmy. No i w pierwszej połowie wynik został ustalony i tak jak widzieliście, ja widziałem jakość chłopaków, którzy wrócili, a nie grali w meczu z Nową Solą. To jest porażające. To ta pierwsza połowa pokazała naprawdę klasę tych chłopaków, którzy zagrali 4-0. Mogło być jeszcze z dwie bramki. Tutaj parę takich akcji niewykorzystanych. Ale już widziałem motywację chłopaków. Cały tydzień żeśmy gdzieś mentalnie wracali na swoje stare tory, zrobiliśmy fajny wynik i trzeba się z tego cieszyć. Właśnie było widać taki, może nawet w tej pierwszej połowie najbardziej, taki luz. Rzeczywiście może zeszło już powietrze, taka presja z naszych zawodników i jak grają już tak na większym luzie, to ten efekt końcowy już później, choćby bramkowy był. Na pewno tak, na pewno tak. Mieliśmy troszeczkę kontuzji w drużynie, o której żeśmy głośno nie mówili. Kilku zawodników grało kontuzjowane, kilku zawodników miało problemy zdrowotne, natomiast powrótku wracamy. Tutaj martwi mnie tylko kontuzja Pawła Wojtysiaka, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. I teraz co? I teraz mówię, po tym meczu analiza przeprowadzona, bardzo fajna pierwsza połowa, troszeczkę słabsza druga, ale wydaje mi się, że jest ok, jeżeli chodzi o całokształt. Wynik jak najbardziej odzwierciedla to, co było. W drugiej połowie mogliśmy stracić bramkę, mogliśmy też strzelić. Ale pracujemy dalej, mamy cel jasno wyliczony, zostały dwa mecze, które zagramy w jesieniu, także myślę, że będzie ok. No właśnie, teraz przed nami trochę słabsi przeciwnicy, no choćby najbliższy przeciwnik Pogoń Pskowa, Czerwona Latarnia Ligi, ale nie lekceważymy przeciwnika oczywiście. Nie, no tutaj mecze, tak, Artur, tak jak rozmawiamy, no, poprzednie mecze dały też nam dużo do myślenia, nie ma co lekceważyć przeciwników, trzeba być cały czas zmobilizowanym i cały czas trzeba pracować i nieważne, czy to jest Pogoń Pskowa, czy to jest zespół typu Dozamet Nowa Sól, trzeba by być sprężonym, trzeba wyjść na 100% zmobilizowanym i to, co dzisiaj chłopcy pokazali, zwłaszcza w pierwszej połowie, jeżeli jest ta mobilizacja, a do tego troszeczkę luzu też, bo wiadomo, my w piłkę potrafimy grać, to potem efekt jest taki, że po prostu cieszymy się z dobrego wyniku i z dobrej gry, tak, bo dzisiaj naprawdę fajnie palała prawe skrzydło, bardzo fajnie lewe skrzydło, było widać mobilność Krzyśka Wierzbickiego, mobilność Komara, który tutaj dał naprawdę parę fajnych piłek i te dwie pierwsze bramki praktycznie padły po jego dynamicznych akcjach. Tego nam brakowało i nad tym będziemy pracować. Dobrze, prezesie, no dzięki za dzisiaj, za wywiad. Oczywiście zapraszamy na najbliższy mecz już właśnie w najbliższą sobotę. Tak, tak. Zapraszamy kibiców. Wiem, że w kibicach jasieńskich siła. Jeszcze raz przede wszystkim chciałem podziękować za ten doping. No właśnie, byli tu dzisiaj z nami. Tak, za dzisiejszy doping naprawdę. Ja wiem, że oni z nami jeżdżą, że chcą być częścią tego zespołu. Bardzo fajnie się integrują i też przede wszystkim za ten mecz z Nową Solą, gdzie przyjechała zorganizowana grupa Nowej Soli, Wałbrzycha i Świdnicy. Natomiast chłopacy nasi pokazali, że wcale im nie odstępują, a myślę, że w rundzie wiosennej, kiedy jeszcze dojdzie parę gardeł do tego i naprawdę będziemy prężnie wyglądać nie tylko na boisku, ale też na trybunach. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.